Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym materiale z nowych map HD. Jesteśmy z chłopakami od Domina, z Domina, tak, z Dominem i z Chudym. Domin za sterami. Chudy robi tutaj nam za komentatora. Cześć, Chudy. Cześć, Domin. Siemanko. Domin się z nami nie przywita, nie stać go na mikrofon. Mapa Zatoka Rybacka. Zatoka Rybacka i cóż, już rzuca się w oczy, że jest to kolejna mapa, która została mocno rozjaśniona. Kolorki takie miłe, przyjemne, jakbyśmy byli sobie gdzieś na majówce, jak to Chudy określił. Zaczynamy tutaj na kapie północnym, na miejscówkach, gdzie tu zawsze była duża kamperiada. Zobaczcie, zupełnie inna stylistyka. Pojedziemy od razu do rejonów tych, gdzie się tutaj kampiło. Poproszę, tutaj zrobili wodę, którego nie było. Wy też widzę, że jest nowy wygląd. Tu się można utopić? Nie można. Można. Nie można. Dobra, to tu się nie będzie można utopić. Oczywiście to, że Wargaming na mapach HD się lubuje w wodzie, to już mówiłem kiedyś. Gdzie nawet na stepach musieli zrobić wodę. Są budynki. Ale zdecydowanie mniej drzew i krzaków, nie? No tak, to wiesz co, oceniam to przez pryzmat gracza mapy globalnej i sobie to chwalę, że tu będzie mniej krzaków. No bo ta strona miała dużo łatwiej, Tak, zdecydowanie. dużo łatwiej tutaj kampić i tu owszem są krzaki, ale teraz jak zobaczycie, tutaj już tych krzaków nie ma, więc tutaj stojące czołgi nie będą zasłaniane. No tu można się ewentualnie za krzakami schować, ewentualnie tu i zjechać potem tam, jeśli będzie trzeba. Mamy dróżkę, dobra. Czyli tu mamy spore zmiany. Jedziemy sobie dróżką. Tutaj też była, oczywiście też były kamperskie miejscówki, tu krzaki. Też będzie można gdzieś tam się ustawić. Pytanie, jak będzie z przestrzałami. Ale wiesz co, kolejna mapa, już zaczynam wierzyć w to, co mówisz, że faktycznie te mapy są wypłaszczone, bo teraz zobacz, że bez problemu można sobie wjeżdżać tutaj na tą górkę niezależnie od miejsca. Że My w jesteśmy. obecnej wersji tego nie ma. No, to fakt, chociaż my jesteśmy też dość mobilnymi pojazdami, ale tu jest wiatrak i tu przy G1 była skała, tak? Gdzie się podjeżdżało i spotowało. Teraz mamy wiatrak. Będziemy podjeżdżali co pod tu. Czy tu będzie można coś spotować? Tylko ewentualnie te trochę. Natomiast tu mamy górkę, która zasłania kamień. Sporo też się pozmieniało. My chcąc teraz też szturmować, powiedzmy, będziemy mogli podjechać. Tak się zastanawiam, żeby unikać kampy. Możemy podjechać tu do wiatraka i potem trzeba jakoś kombinować. No tu będzie można, będzie jednak obrywać, chociaż mobilnym pojazdem niby tam próbować zdążyć. Ale tutaj znowu zobacz, masz nie dość, że masz bunkier, za którym możesz się schować, to jeszcze masz krzaczki, w których się możesz schować. Także No to kolejna fakt. miejscówka idealna dla Esterpała, jakbyś tak go wywołałeś przy poprzedniej mapie. To fakt i może to i dobrze, bo obecnie ta strona ma troszkę ciężej przyjąć tutaj raszujące pojazdy linią 1, bo one dojeżdżają gdzieś przecież tutaj i potem tutaj grają już na spotowanie, a tu była górka, która powodowała, że te czołgi się zatrzymywały i żeby się na nie wywalić, to byliśmy pod ostrzałem czołgów z linii 1, więc no to się zmieniło. Tu też macie, zobaczcie, ile więcej pustej przestrzeni. Tu górka wydaje się może być troszeczkę wypłaszczona. Teoretycznie tu będzie można dalej próbować przykampić. Przy kapie południowym było dużo krzaków, a tu były też właśnie o taką miejscówkę nie chodzi. Tu było więcej górek, tu było więcej górek, tu jest troszkę tych budynków, gdzie będzie można się skitrać i próbować ewentualnie bronić kapa. Jest trochę tych krzaków, bo krzaki na środku były, ale wydaje się,
Dobra, też są krzaki, ale wydaje się, że troszkę mniej przy kapie ich jest, chociaż teoretycznie no tutaj też krzaczki są, a tu zaraz było, tutaj był pagórek też. No i jest tutaj, dobra, czyli to można powiedzieć, że zostało, o, czerwone maki pod Monte Cassino. A i tutaj też ciekawostka, że te elementy, które są poza granicami mapy, też można niszczyć. No, tutaj ja akurat rozwalam te migła. Rozwala się skrzydło, przewraca się samolot. No to teoretycznie można by nawet chyba jeszcze trochę poprawić, bo nie przelatuje przez śmigło, przez skrzydło. Dobra, zanim pojedziemy jeszcze do miasta, to środek. Środek jest dość ważnym, jest bardzo ważnym miejscem na tej mapie. Na ogół medami rozpędzaliśmy się. Tutaj też zostało, widzę, trochę ta... Trochę ten teren został zmieniony. I znowu kolejna miejscówka do bronienia, jak sobie zobaczysz. Tak, ale co to było, nie? Akurat ten kap tak miał. Natomiast no tutaj tych budynków jest trochę chyba mniej. Znaczy nawet nie tyle chodzi, no, są niższe przede wszystkim. Jaśniej jest, to też wpływa pewnie inaczej na odbiór. Ale to tak nieraz było, że tutaj, o, chowaliśmy się za budynkami, mieliśmy przestrzał i tam, i tu. A teraz jednak, no, tu jest dużo więcej przestrzeni pustej na tym środku. No, zdecydowanie. No, obecna wersja tej mapy jest taka ciasna strasznie, nie? Tak nienaturalnie nawet bym powiedział ciasna. I tu zobacz, a znowu... siebie budynki. A znowu tutaj jest bardzo dużo pustej przestrzeni. I stamtąd były... Właśnie, bo tam, stamtąd był przestrzał na czołgi jadące tutaj. Na czołgi stojące tu, gdzie teraz mój celownik jest. On tam. Ale teraz chyba nie będzie takiego strzelania. Nie ma takiego bicia. Rynek. No ale 18. Ale no, no nie, no już tutaj tak fajnie. Tak, wiadomo, że znajdą się inne miejscówki, ale czegoś takiego nie będzie. Dobra, i teraz pojedziemy sobie już w okolice miasta. Zaczniemy od linii 8-9. Też mapa. Chociaż no, ta mapa nie robi na mnie aż takiego wrażenia, jak zrobił Erlenberg. Czy chociażby Enzyk. Boję się, szczerze mówiąc, rozgrywek trochę teraz na tej mapie. Ja w ogóle boję się faktu, że wszystkie mapy naraz się zmienią. No to pojedyncze wprowadzanie to będzie takie, by było takie też oswajanie się z kolejną zmianą. No tak, tak. Pojedyncze wprowadzanie... To zaraz by było, wiesz, rozkładanie na czynniki pierwsze. Natomiast... Oje, jak tu się dziwnie jeździ. Natomiast teraz będzie faktycznie tyle zmian naraz, że to głowa mała. Rzeki, no woda wyszła Wargamingowi super, bardzo mi się podoba. Mamy miasto, którym to tu pozmieniali. Mamy te duże budynki, co były, podjeżdżaliśmy sobie tutaj. Tutaj był przestrzał, więc tu się niewiele zmieniło. Tu doszły krzaki, ok. I teoretycznie tu jest tak. Tu doszły krzaki, ale te krzaki raczej niewiele nam dadzą. Chociaż chodzi mi o co? O te krzaki mi chodzi, bo zastanawiam się, jak się z tamtej strony by podjechało tędy. O, i tu w tym miejscu się stanęło na przykład na siatce, nie? I wtedy. Oj, ale to jest odległość taka bliska. No właśnie to... o to chodzi, że tu strzelać nie możesz. No i odległość jest taka, że jak cię spotują. Ale chociaż podjechać, zrobić spota i uciekać, no nie, nie wiem. Znaczy wiesz co, myślę, że jak masz jakiegoś takiego lighta, naprawdę ninja camo, niech będzie ten nowy event nawet, to heliki, które będą wjeżdżały tutaj od tej strony, gdzie Domin stoi, czyli to też raczej taka typowa miejscowa na obecnej wersji tej mapy, to myślę, że z tamtego krzaka wszystko będzie świecone tutaj, także spotowanie takiego pasywa ostrego, who knows, maybe. No. To się jeszcze okaże, dobra, pojedziemy. No to miasto jak miasto, no wygląda na pewno ładniej. Te budynki, to wszystko jest fajnie zrobione. Ok,
mapy. A, jeszcze jedna miejscówka mnie interesuje, no bo i tak będziemy kończyć już zwiedzanie tej mapy. Woda. Tam, super. Gdzie arty się chowają na koniec bitwy? Tak. No to się utopię jeszcze tutaj. No. Może się nie utopię po drodze, ale jestem ciekaw, czy tam będzie można jakoś zjechać. To jest durna miejscówka, która powinna być... No niestety, znowu się da tu wjechać. A, dobra, ale się od razu człowiek topi. Zaraz, sekundy. Dedu, to jest ten moment, w którym kończysz filmik i się żegnasz. Dobra, żegnam się. Trzymajcie się, oceńcie film, zostawcie komentarz. Pa!